Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na zabawny, ale bardzo prosty do przygotowania deser. Będzie to po prostu galaretka z bitą śmietaną, ale podana w dość uroczej formie, bo z kaczuszką. Galaretka będzie niebieska. Całość ma imitować po prostu wodę, na której są zburzone fale i pływają gumowe kaczuszki. Pomysł podpatrzyłam na jednej ze stron. Ogólnie nałogowo oglądam serwis Pinterest i tam właśnie był taki, było takie zdjęcie podczepione. W oryginale, o ile dobrze pamiętam i nic nie pokręciłam, to był drink, ale postanowiłam, że zrobię deser właśnie na bazie galaretki, czyli bardzo prosty do wykonania i na pewno nie sprawi Wam problemów. A wygląda na stole naprawdę świetnie i wzbudza zachwyt gości. Na początku przygotowuję galaretkę. Ja dość długo szukałam galaretki typowo niebieskiej. Podpowiem Wam, że szukajcie takiej wieloowocowej. Można znaleźć właśnie w kolorze niebieskim, lekko takim fioletowym, szafirowym. Kilka firm ma właśnie wieloowocowe w takich dosyć bajecznych, troszeczkę syntetycznych, ale bardzo ładnych kolorach. Oczywiście zamiast galaretki możecie też przygotować własną galaretkę, na przykład na bazie bluku rakao. To też jest jakiś pomysł. Ja przygotowuję galaretkę i zostawiam, aby troszeczkę przestygła, a następnie galaretkę przelewam do pucharków i wkładam do lodówki, aby całkowicie galaretka zastygła. W międzyczasie zabieram się za lepienie kaczuszek. No, najfajniej będzie posadzić na deserze kaczuszki jadalne, nie takie plastikowe, gumowe, tylko takie, które da się zjeść. Ja przygotowuję kaczuszki z lukru plastycznego i po prostu lepię tułów, dolepiam łepek, następnie barwię troszeczkę lukru na czerwono i dorabiam dzióbek, a następnie za pomocą roztopionej czekolady albo barwnika czarnego wymieszanego z odrobiną cukru, pudru i wody robię oczka. Jak widzicie, moje kaczuszki prezentują się całkiem ładnie, robi się je bardzo, bardzo szybko, więc też fajnie sprawdzą się na deserze. Polecam Wam zrobić takie kaczuszki średniej wielkości, no bo one jednak są słodkie, te ozdoby z lukru plastycznego są dość słodkie. Kiedy galaretka już stężeje, to wyjmuję ją z lodówki i zabieram się za przygotowanie bitej śmietany, czyli piany na wzburzonej wodzie. Śmietanę kremówkę razem z cukrem, pudrem, a także cukrem waniliowym ubijam, aż będzie prawie sztywna i do tego dodaję troszeczkę serka. Ja wykorzystałam taki słodki serek, prawie jak homogenizowany. To wszystko dokładnie mieszam. Teraz moją galaretkę delikatnie tak dziubię łyżeczką, tak żeby ta tafla jakby wody nie była równa, tylko troszeczkę wzburzona. I na to nakładam trochę tego kremu, tej bitej śmietany z twarożkiem. Na wierzchu każdego deseru sadzam kaczuszkę. Pamiętajcie, żeby te kaczuszki postawić tuż przed podaniem, ponieważ no żeby Wam po prostu one się delikatnie nie rozpuściły od bitej śmietany. One mocno nie powinny się jakoś rozpuścić, no ale jeżeli się poprzesuwają, to będzie ślad na bitej śmietanie, więc postawcie je w ostatniej chwili. No i tutaj właśnie, zobaczcie, tak prezentuje się deser z kaczuszką. Ja już próbowałam, jest oczywiście bardzo smaczny. W sumie to taka klasyka, tak, bo galaretka z bitą śmietaną. Ale myślę, że fajny sposób podania, który na pewno zachwyci Waszych gości, po prostu Was samych czy Wasze dzieci. Mam nadzieję, że pomysł na dzisiejszy deser Wam się podoba. Czekam na Wasze komentarze, a także już czekam na zdjęcia Waszych deserów, które oczywiście możecie zostawiać w galerii zdjęć pod przepisem na stronie www.kotlet.tv. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!